No, Bob Dylan nie mógł mi zrobić większej przyjemności niż dostać Nobla w kilka dni po premierze mojej książki o kontrkulturze, w której jest cały duży, miłosny rozdział poświęcony Bobowi Dylanowi. Jeden z recenzentów książki uznał tego Nobla za Nobla dla kontrkultury. I tak sobie pomyślałem, tak, jest w tym coś, że to jest Nobel dla kontrkultury, ale to także jest kilka innych Nobli, bo przede wszystkim oczywiście dla Boba Dylana i dla całej tradycji, którą Bob Dylan reprezentuje. Te tradycji minstreli, trubadurów, poezji, czy też słowa związanego z muzyką, słowa związanego z głosem poety. Dlatego uważam, że chwila historyczna. Chwila historyczna, którą ja mógłbym porównać chyba tylko do dnia, w którym Uniwersytet w Oksfordzie otworzył drzwi dla kobiet. Niektórzy kręcą nosem na tego Nobla dla Dylana, ale się przyznam do jednego. Są takie powieści, takie postaci, takie płyty, z którymi chciałbym się dzielić ludziom. Chciałbym przekonać do nich tych, którzy o nich nie słyszeli albo są do nich nieprzekonani, a czegoś takiego z Bobem Dylanem nie mam. Jeżeli ktoś tego nie czuje, trudno. Pan Bóg rzucił im perły pod nogi, pod stopy. Jeżeli chcą mnie deptać, to mogę się tylko zdziwić. Bob Dylan jest nasz. Kto jest zmęczony Bobem Dylanem, jest zmęczony życiem.